Seweryn, zanim zapytam cię o derby, powiedz nam, jak twoje zdrowie, bo ostatnio miałeś drobne problemy. No, zdrowie jest okej, bo od środy już trenuję w pełnym obciążeniu z całą drużyną. Poniedziałek, wtorek trenowałem indywidualnie z masażystą, z Tomkiem Nieradą i głównie robiliśmy stabilizację, siłę. Też byłem na basenie, na siłowni, także cały czas byłem, powiedzmy sobie, pod jakimś tam obciążeniem, a od środy normalnie z drużyną i czuję się dobrze. Czyli 100% gotowy i czekasz na decyzję trenera, czy zagrasz? Tak, zgłosiłem swoją gotowość i powiedziałem, że nic mi nie dolega, jestem w 100% do jego dyspozycji i czekam, tak jak mówisz, na decyzję. Każda pasa się kiedyś kończy. We wrześniu, kiedy jeszcze cię tutaj nie było, wygraliśmy w końcu z tym ruchem. Uważasz, że teraz pójdziemy za ciosem i uważasz, że Chorzów zostanie odczarowany? No, mam taką nadzieję. Jedziemy, wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie jest ona jakaś tam zbyt korzystna dla nas i w każdym teraz meczu musimy walczyć o 3 punkty. No, w ostatnim meczu troszkę gorzej wyglądała nasza gra i mam nadzieję, że teraz uda się zmazać te jakieś gorsze odbicia naszej drużyny, jakie pozostawiliśmy i no, jedziemy, tak jak mówię, do Chorzowa po 3 punkty i mam nadzieję, że tak będzie. Czuć to napięcie w drużynie, że to jest jednak inny mecz niż zwykły mecz taki ligowy? No, są to derby i wiadomo, przed każdymi derbami, ja jestem ze Śląska, też już tych derbów grałem, sporo różnych derbów i na pewno to są wyjątkowe mecze, na które nie trzeba nikogo mobilizować, cała drużyna się spina i gra na 100%. Nie czujesz jakiegoś, nie wiem, zdeprymowania, gdy powiedzmy to ty wychodzisz do bramki w takim meczu i czujesz tą rangę, mając nawet za sobą kibiców Polonii Bytom? Nie, znaczy na pewno jakieś tam napięcie jest, ale to jest jak dla mnie tylko jak najbardziej mobilizujące i raczej wpływa na plus niż na minus. I bardzo bym się cieszył, gdybym mógł jutro zagrać i chciałbym zatrzymać ruch. Najstarsze derby Śląska dla Polonii? Mam nadzieję, że tak będzie. Darek, jesteśmy przed najstarszymi derbami Śląska. Ruch Chorzów to dla ciebie chyba zespół taki dosyć szczęśliwy. Jedyna bramka we wrześniu. Dobrze ich wspominasz. No, na pewno to był mecz bardzo prestiżowy, bo pamiętam, że nawet przed meczem już było tak bardzo gorąco. Wszyscy mówili właśnie o tych najstarszych derbach, że to są inne mecze niż się rozgrywa nawet w lidze, ale z innymi przeciwnikami, że tutaj to jest po prostu 200% trzeba dać siebie na boisku i nic więcej. No. Dlatego no, dla mnie to się skończyło bardzo dobrze, bo po ciężkim początku wszedłem do drużyny, i gdzie jeszcze mieliśmy, no, można powiedzieć, nie mieliśmy praktycznie punktów, a zdobyliśmy 3, gdzie mówię, odbiliśmy się od na tabeli i to było w sumie najważniejsze. No, radość kibiców no, to była nieoceniona w tym momencie. We wrześniu odczarowaliście tą złą pasę Ruchu Chorzów, wygrywając tutaj po 30 latach. W Chorzowie nie wygraliśmy również około 30 lat, niecałe 30. Chorzów odczarowany teraz? Oj, bardzo bym chciał, żeby Chorzów został odczarowany. No, wiadomo, te lata to naprawdę to jest bardzo długi szmat czasu, ale nic, teraz musimy myśleć o tym, spojrzeć tabelę, bo naprawdę nie wygląda to za dobrze i te punkty będą naprawdę potrzebne, bo w ostatecznym rozrachunku mogą okazać się bardzo bezcenne, dlatego musimy ten mecz wygrać i wtedy będziemy myśleć, że te 30 lat minęło i wiadomo, no, kibic, który kibicuje Polonii bardzo długo, to naprawdę po tych 30 latach, jeśli wygra na Ruchu, no to się cieszy podwójnie. No, my się będziemy cieszyć najbardziej z tego, jeśli zdobędziemy te 3 punkty, no i wtedy dojdą te wszystkie dodatkowe takie właśnie 30 lat, że wygraliśmy na Ruchu i to wtedy będzie radość jeszcze większa. Właśnie, wiem, że o tym staracie się nie myśleć, ale czujecie to dodatkowe napięcie, że jednak to nie jest chyba taki sam mecz, jak chociażby tydzień temu przed Zagłębiem Lubin, że jednak to jest ta potyczka, która elektryzuje tutaj obydwa miasta i cały region. No dokładnie, no mówię, najstarsze derby, no to już sama nazwa wskazuje, że to nie jest taki zwykły mecz, a druga sprawa, że to jest dla kibiców bardzo ważne, tak jak i dla nas, a dla nas przy okazji jeszcze jest ważny mecz, bo można powiedzieć jeden z tych, które czekają na to życie, dlatego... Dodatkowa motywacja musi w nas być i mam nadzieję, że taka będzie w sobotę, bo no nie wierzę, żebyśmy nie przywieźli korzystnego rezultatu z Chorzowa. Najstarsze derby Śląska dla Polonii? Bardzo bym chciał. No nie chciałbym wybiegać jak na razie, bo wiadomo, już nie tacy byli, co obiecywali i okazywało się,
że nic z tego nie było, dlatego wolelibyśmy pokazać to na boisku i wtedy dać jakieś argumenty. Idziemy. Sekundna i co jeden się mija. I potem prosta. A, spokojnie. Michale, jesteśmy przed najstarszymi derbami Śląska. Zagrałeś tutaj we wrześniu i odczarowaliśmy tą pasce, wygraliśmy z Ruchem. Jak myślisz, uda nam się teraz? Tak, zawsze tak jest takie życzenie, że derby nie mają faworyta. Ja myślę, że to będzie platiło i jutro. A zobaczymy, może Ruch jest w lepszym takim rozpoloženiu psychickom, czym mi na przykład, ale jak mówię, derby nie mają faworyta i dlatego myślę, że jest wszystko otwarte. Grałeś w Rosji w derbach, w Dynamie Moskwa. Powiedz, jak to tam wyglądało? Było podobne przyłożenie kibiców do tego? Było to napięcie? Tak, oczywiście, że tak. Tam właśnie w Moskwie było 6 zespołów takich, właśnie co grali najwyższą tu ligę w Rosji. Także dlatego, ale w Dynamo nie miało tyle takie... To derby nie było takie na przykład jak CSKA i Spartak, to co dotyka tych kibiców, tak to było na przykład 60 tysięcy kibiców na meczu, tak, no a no, oczywiście, że zagraliśmy na przykład z CSKA albo ze Spartakom, tak to było 30 tysięcy przyszło, no. Ale mówię, na przykład derby z, ja nie wiem, z Torpedy Moskwa to już nie było takie jakieś popularne, na przykład jak CSKA i Spartak, no. Czujecie to napięcie przed jutrzejszym meczem tutaj? Ja mogę za sobą powiedzieć, że jakieś napięcie nie czuję, no tak jak zawsze, tak jak przed każdym meczem, nic specjalnego, także nic, u mnie samego nic specjalnego, tak, żeby jakieś to napięcie to nie jest. A koledzy pewnie powiedzieli ci, że zwycięstwo w tym meczu to jest bonus u naszych kibiców na kolejne kilka spotkań. Tak wiem, co to było, tutajśmy z Ruchem wygrali 1-0, także wiem, co to było, no i będziesz się starał jutro, żeby tak se nam zdarzyło jutro na meczu, no. A zobaczymy. Czyli najstarsze derby dla Polan? Tak.